Czym dla Pani jest zwierciadło duszy? Od czasu do czasu chyba takie pobycie sam na sam ze sobą, refleksja na temat siebie, to chyba zwierciadło duszy. A co powinniśmy w takim razie widzieć albo może co ukrywać? Nie wiem, powinniśmy zobaczyć wszystko i pewnie przed sobą niczego nie ukrywać i dostrzec to, co w tym zwierciadle ma nie najładniejszy taki obraz i na miarę możliwości starać się go doprowadzać do ideału, pewnie, ale myślę, że też dostrzegać na pewno to, co jest fajne. A jak jest fajne, bo mówimy o zwierciadle duszy, pod jakimś, to chołubić to w sobie, to przeświadczenie takie właśnie, że nie jest źle z nami. Właśnie, jak w takim razie, widząc to wszystko, co jest w naszej duszy, być może w zwierciadle, radzić sobie z tymi niedoskonałościami, Pani zdaniem? No co, mi się wydaje, że no, na pewno pierwsza rzecz, dostrzec problem, prawda, no, na pewno. Ale w jakimś momencie życia już uznać pewne niedoskonałości, nie katować się nimi dostrzec również hierarchię ważności pewnych mankamentów na przykład, które mogą być mankamentami, ale nie jest to aż tak istotne, żeby sobie na przykład zatruwać życie. O czym chcę powiedzieć? Na przykład w moim przypadku, tak mi padło teraz do głowy. Rzeczywiście z racji obowiązków zawodowych i prezydenta domu i tak dalej, tych zajętości jest multum. Ale jak przychodzi do przyjęcia towarzyskiego, które ma się odbyć w moim domu, to od kilkudziesięciu lat tak się składa, że ciągle jakoś nie umiem sobie tego czasu rozłożyć i skracając, pierwsi goście kończą przyjęcie. Ponieważ to się dzieje, jak powiedziałam, kilkadziesiąt, wszystko już lat, uznałam, że chyba tego już nie zmienię. Moi goście przychodzą w dalszym ciągu, nie odmawiają i pewnie taka specyfika mojego domu, mnie. Odpuszczam sobie taką słabość, na przykład. O, tak mi się wydaje. A ostatnio gdzieś wyczytałam w jakimś artykule o mnie, że niby z przymrużeniem oka, ale tak parę osób gdzieś niby z sympatią, ale tak, że ta Alicja to taka właśnie rozszczepana i taka właśnie, jak się z nią umawia na trzecią, to trzeba powiedzieć, że na drugą, bo on może nie przyjść. No i to bym starała się u siebie może poprawić. Na usprawiedliwienie dodaję, że w sprawach zawodowych nie zdarzyło mi się odwołać koncertu, spóźnić się na koncert, na próbę. No ale jak tak z trzech ust przeczytałam, że no, jest sympatyczna, więc jej to dorowujemy, to myślałam sobie, że może uda mi się jeszcze przez resztkę życia w tej sprawie poczynić krok do przodu i się poprawić.